Witam Państwa na służbę na konferencji po spotkaniu Ligi Kobiet. Proszę o podsumowanie meczu kapitana drużyny gości, panią Barbarę Wójcik. Dobry wieczór. Ja bym oczywiście chciała pogratulować drużynie z Tauronu zwycięstwa, ponieważ w dniu dzisiejszym w pełni zasłużyły na nie. Cóż mogę powiedzieć o nas? No, za dużo nie chciałabym się wypowiadać, bo niestety ten mecz nie poszedł po naszej myśli zupełnie. Od samego początku potem próbowałyśmy znaleźć troszeczkę naszej gry, ale jak jeden element gdzieś tam poszedł do przodu, no to zacięłyśmy się w drugim i jakoś nie mogłyśmy się razem wszystkie uzupełnić, więc ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, z czego to wynika. Musimy mocno trenować, musimy mocno jakoś inaczej psychicznie chyba podejść do następnych meczów, bo czekają nas bardzo trudne spotkania za chwilę. No i to nie może tak wyglądać, jak wyglądało. Dziękuję. Dziękuję. Pani Magdalena Śliwa, kapitan Dąbrowa Górnicza. Bardzo dziękuję za gratulacje. No, na pewno cieszę zwycięstwo z Mistrzem Polski. Wygrałyśmy to spotkanie, można powiedzieć, gładko. No, mecz był cały czas pod kontrolą. Myślę, że zrealizowałyśmy wszystkie założenia taktyczne, które zostały nam przekazane. No i cieszę zwycięstwo naprawdę z zawodniczkami, z zespołem, który na pewno będzie miał jeszcze dużo do powiedzenia. No, w tym dniu byłyśmy lepsze i nie pozwoliłyśmy im grać. No i tyle. Jerzy Matyak. Proszę Państwa, proszę mnie zwolnić z komentowania tego meczu. To nie chcę powiedzieć za dużo, żeby rzucić słów, których później mogą żałować. Dziękuję. Dziękuję. I pan Waldemar Kawka. Trener naszych. Cóż, jak Magda powiedziała, wygraliśmy z Mistrzem Polski, to dla nas ważne zwycięstwo. Trzecie zwycięstwo, ten początek sezonu mamy chyba udany. Chcieliśmy ten mecz ustawić sobie za groźbą i chyba nam się to udało. Zespół z Sopotu miał kłopoty z przyjęciem, ale nie może chyba przyjęcia, to się gra coraz trudniej. Nie zniwelowały swojej przewagi jakby w ataku, więc mogą łatwiej grać. My zagraliśmy, myślę, dobre spotkanie. Na pewno walczyliśmy od pierwszej piłki. Kilka przestoi, które nam się zdarzyły, nie miały specjalnie wpływu na wyniki. Teraz przed nami trochę trudniejszy okres, ponieważ musimy pogodzić Ligę Mistrzów z Polską i nam jest trudny miesiąc. Ważne, że przed Ligą Mistrzów nie mamy strat. Bardzo proszę, pytania. Panie trenerze, panie trenerze Kawki. Ja byłem tu dwa tygodnie temu i dzisiaj trwa na metamorfoza, jak pan tego dokonał? Jak się przeanalizuje wszystkie mecze w lidze żeńskiej i męskiej, pierwsze kolejki, to nikt chyba nie był zadowolony z poziomu gry. A u kobiet to chyba w szczególności jest tak, że nerwy decydują o tym, że te poczynania w pierwszych spotkaniach są takie, no niezbyt dobrze wyglądają. Inauguracja rządzi się swoimi prawami. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję.